Protest w Medyce został zawieszony. Rolnicy dogadali się z nowym ministrem. Wielkie protesty przewoźników przenoszą się do miast. Ogromny strajk w Szczecinie. Kołodziejczak rozlicza importerów zboża z Ukrainy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, prowadził przedwczoraj rozmowy z protestującymi rolnikami na przejściu granicznym w Medyce. Przy jego boku był sekretarz stanu Michał Kołodziejczak. W wyniku tych negocjacji rolnicy, którzy zainicjowali blokadę przejścia 23 listopada bieżącego roku, postanowili zawiesić protest począwszy od 24 grudnia bieżącego roku od godziny 8 rano. Minister Siekierski zapewnił rolników, że ich postulaty zostaną spełnione, jednocześnie podkreślając, że realizacja wymaga czasu. W odniesieniu do postulatu dotyczącego obniżenia podatku rolnego, minister zaznaczył, że obecnie opracowywane są procedury ustawowe, które umożliwią samorządom i wójtom zwalnianie rolników z podwyżki podatku rolnego w przyszłym roku, a środki te zostaną im zwrócone w kolejnym roku. Minister zaznaczył, że to dotyczy kwoty około 350 milionów złotych. Rozmawialiśmy z ministrem finansów przy udziale premiera Donalda Tuska i uzyskaliśmy akceptację w kwestii dopłat do kukurydzy. W tej sprawie został już złożony wniosek do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie. Poinformował minister, dodając, że na dopłaty do kukurydzy przeznaczono kwotę 1 115 000 000 zł. Rozmowy z rolnikami dotyczyły również dopłat do kredytów płynnościowych. Minister Siekierski podkreślił, że środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej pozwolą na realizację akcji kredytowej na kwotę 2,5 miliarda złotych. Jeśli zaistnieje potrzeba zwiększenia tej sumy, jesteśmy gotowi na tę rozmowę, zapewnił minister. Zgodnie z ustaleniami w niedzielę po godzinie 8 zakończyła się blokada przejścia granicznego w miejscowości Medyka na Podkarpaciu. Rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi, którzy od miesiąca blokowali to przejście, zawiesili swój protest na czas świąt. Jak ogłosił w niedzielę rano lider podkarpackiej oszukanej wsi Roman Kondrów, protest został zawieszony, ale nie zakończony. Jeśli nie otrzymamy pisma od premiera z zapewnieniem, że nasze postulaty zostaną spełnione, wrócimy do blokady na początku przyszłego roku, 2 lub 3 stycznia. Dlatego wszystko pozostawiliśmy na miejscu naszej blokady. Nasz namiot, flagi, wszystko jest gotowe do powrotu, jeśli zajdzie taka potrzeba, powiedział Kondrów. O decyzji o zawieszeniu protestu rolnicy poinformowali w sobotę po spotkaniu z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim, który przybył do Medyki. Minister zapewnił, że 3 kluczowe postulaty rolników zostaną zrealizowane, jednak wymaga to czasu, ponieważ część z nich została uwzględniona w przyszłorocznym budżecie, który ma zostać przyjęty w styczniu przyszłego roku. Odblokowanie przejścia zostało potwierdzone w rozmowie z Polską Agencją Prasową przez oficera prasowego przemyskiej policji, Joannę Golisz. Rzeczywiście rolnicy nie są już obecni na blokadzie, dodała. Blokada przejścia trwała od 23 listopada. Rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi domagali się różnych postulatów, w tym dopłat do kukurydzy, dodatkowych środków na kredyty płynnościowe oraz utrzymania w przyszłym roku podatku rolnego na dotychczasowym poziomie. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej szacowany czas oczekiwania kierowców samochodów ciężarowych na przekroczenie granicy w Medyce wynosi około 77 godzin. Kierowcy autobusów muszą czekać około 2 godziny, a samochodów osobowych 3 godziny. Na przejściu w Korczowej, gdzie trwał protest przewoźników, autokary muszą czekać 11 godzin, a samochody osobowe 8 godzin. Na przejściu w Budomierzu zarówno autokary, jak i samochody osobowe czekają około 2 godzin. W Krościenku, gdzie dopuszczono odprawy samochodów do 7,5 tony, kierowcy tych pojazdów muszą oczekiwać na odprawę przez około 1 godzinę. Nie wszystkie punkty na granicy zostaną odblokowane. Rolnicy najprawdopodobniej wywalczyli swoje, jednak przewoźnicy dalej protestują, rozstawiając coraz bardziej zaawansowany sprzęt na granicy. Udało się na Dorohusku. W końcu wprowadzamy nasz symbol, samochód ciężarowy, na protest. Wbrew wcześniejszym zastrzeżeniom ze strony policji i władz, w końcu się udało. Jesteśmy na proteście. Jesteśmy w końcu normalnie zameldowani. Już teraz mamy miejscówkę i będziemy dalej protestować.
Protest przenosi się także do innych regionów Polski. Polscy przewoźnicy domagają się natychmiastowej interwencji nowego rządu, alarmując, że stoją w obliczu zagrożenia bankructwa z powodu przegranej konkurencji ze strony firm zza wschodniej granicy. Wspieramy protest transportowców w Szczecinie, w Zadłużonym Województwie. Wszyscy razem, i rolnicy, i przewoźnicy. Wszystkim nam zależy na dobru naszej ojczyzny. Ponad 120 ciężarówek reprezentujących 70 firm transportowych zorganizowało protest w Szczecinie, wyrażając niezadowolenie z trudnej sytuacji panującej w branży przewozowej. Reporterka radia Aneta Łuczkowska przeprowadziła rozmowę z uczestnikami protestu. Jeden z przewoźników stwierdził: planowaliśmy zrobić to jeszcze przed największym szczytem, żeby jak najmniej utrudnień wprowadzić w mieście, ale z przyczyn od nas już niezależnych niestety trafimy w największy szczyt w mieście. Inny uczestnik podkreślił, że desperacja wśród przewoźników jest bardzo duża. Firmy, które wzięły udział w proteście, sygnalizują obecnie poważne problemy z opłacalnością przewozów. Zdaniem rozmówcy, obowiązujące przepisy, zwłaszcza te związane z pakietem mobilności, znacznie obniżają opłacalność transportu, stawiając branżę w trudnej sytuacji. Jeden z protestujących przewoźników podzielił się przykładem ze swojej firmy, mówiąc: w tym roku jeździliśmy pod Paryż za cenę 1900 euro. Podnieśliśmy tę stawkę do 2300 euro. Podpisaliśmy kontrakt z firmą, która tydzień później zerwała z nami ten kontrakt, tłumacząc się, że znalazła firmę, nie precyzując, czy jest to firma z ukraińskim kapitałem, czy z Ukrainy, czy ogólnie ze wschodu, za 1500 euro. To jest cena dumpingowa. Nie jesteśmy w stanie tego przebić. Inny protestujący zaznaczył, że głównym celem jest ochrona rodzimego rynku, gdzie firmy o nieznanej proweniencji ze wschodu otworzyły swe oddziały w Polsce. Zostały im zniesione zezwolenia, na które ciężko pracowaliśmy. Są tutaj bez żadnych zasad, bez płacy minimalnej. Płacą kierowcom bardzo mało. My płacimy podwójnie. Paliwo mają bardzo tanie, dodał. Na pytanie reporterki o oczekiwania protestujących wobec rządu, jeden z przewoźników odpowiedział, że oczekują interwencji, przede wszystkim w przywrócenie zezwoleń i regulacji na rynku transportowym. Zaznaczył, że obecna sytuacja na rynku jest wynikiem działań poprzedniego rządu. Kolumna ciężarówek przemieszczała się z Wielgowa na prawobrzeżu miasta do centrum, przed Urząd Wojewódzki. Michał Kołodziejczak wziął się za listę importerów zboża. Jak przekazał na Twitterze, dane, które widzi, są porażające. Mam przed sobą dokładną listę importerów pszenicy i kukurydzy paszowej z Ukrainy do Polski. Potentat drobiowy w Polsce, który później zaprzeczał, mówiąc, że nie importuje kukurydzy z Ukrainy, dokładnie rok temu, 22 grudnia, zaimportował 1600 ton kukurydzy, co stanowi tylko ułamek ich całego importu. W momencie, kiedy Henryk Kowalczyk w połowie poprzedniego roku mówił, by rolnicy nie sprzedawali zboża, bo będzie droższy import zbóż z Ukrainy, rozwijał się na potęgę. Według mnie były przesłanki, by przestrzegać wszystkich, że import z Ukrainy bardzo nam zagraża. Dzień dobry. Pierwsza taka transmisja, którą robię z Ministerstwa Rolnictwa na głównym koncie AgroUnii i według mnie jedna z ważniejszych, które do tej pory. Wiem, że pracy za biurka nie widać. Wiem, że ona przynosi i będzie przynosiła efekty w późniejszym czasie, ale mam dla Was bardzo ważną informację. Kochani, przede mną znajduje się otwarta już tutaj na komputerze lista importerów pszenicy i kukurydzy. To naprawdę niesamowite, że kiedy minister Telus mówił o tym, że nie ma dostępu do tej listy, do listy importerów kukurydzy i pszenicy z Ukrainy, ona była dostępna i miał ją na wyciągnięcie ręki. Mało tego, ta miał też opinie prawników już w kwietniu, które pozwalały na to, żeby listę tych firm opublikować. Zobaczcie, to nie są małe ilości. To tutaj mamy bardzo dużo pozycji. Każdy transport jest spozycjonowany.
I jestem tutaj właśnie po to, żeby takie rzeczy wychodziło na światło dzienne, żebyście wiedzieli, co tutaj się działo, kiedy politycy PiS-u was wszystkich okłamywali. To jest lista importerów firm z dokładnymi ilościami zbóż, pszenicy i kukurydzy, które przyjechały do Polski. Zobaczcie zresztą, 14 wagonów, 23 wagony i to są tylko pojedyncze pozycje, a tych pozycji mamy, uwaga, 11 537. To są porażające liczby, które pokazują, że import tych zbóż, kiedy mówił Henryk Kowalczyk o tym, żeby nie sprzedawać naszej pszenicy, bo import z Ukrainy nam nie zagraża, dokładnie w tym samym czasie, na koniec czerwca, mamy tutaj listę tysięcy ton, które chociażby w ten jeden dzień przyjechały. Dokładnie 22 grudnia roku poprzedniego 1600 ton kukurydzy zaimportowane przez potentata drobiowego w Polsce. Wiecie, dla mnie to są dane porażające. Ja sam się zastanawiam, dlaczego nikt wcześniej tego nie ruszył w odpowiedni sposób i nie wymagało to wielkiej ekwilibrystyki, wielkiej nie wiadomo czego. Mamy to wszystko podane i to, ile zostało przywiezione, pokazuje, że dzisiaj też te wszystkie protesty rolnicze, które są, gdzie rolnicy wychodzą na drogę, to tutaj jest tak naprawdę początek tego wszystkiego, bo najpierw do Polski przywieziono masa, bardzo duże ilości. Tutaj ta lista importerów jest ogromna i lista pozycji. 11 500 ponad pozycji. Tyle przyjechało w momencie uwolnienia handlu z Ukrainą tej pszenicy i kukurydzy. I to są liczby bardzo, bardzo duże. Ja wam to pokazuję, bo chcę wam powiedzieć też o jednym. Minister Telus miał opinie prawników, którzy powiedzieli, że mogą, że oni mogą pokazać listę importerów. Pewnie musieli to zrobić pod jakimiś odpowiednimi restrykcjami, ale kłamali. Kłamali długie miesiące. I to wszystko się skończy, a ja jestem waszym gwarantem, że to ministerstwo tutaj będzie się pracować. I czy to jest dzień przed Wigilią, dwa dni przed Wigilią, czy nie wiadomo kiedy, to tutaj będzie się pracować. I ta praca będzie szła. Będziemy mieć też dużo dobrych informacji w następnych dniach i myślę, że takie pojęcie praca w Ministerstwie Rolnictwa nabierze innego wymiaru. Jestem tutaj dla was i każdy, kto też to widzi, może pisać bezpośrednio, czy to na konto AgroUnii, czy do mnie, to jakimi sprawami trzeba się zająć. Będzie wszystko dopięte na ostatni guzik. Na koniec materiału zapraszam was do wysłuchania świątecznych życzeń od ministra rolnictwa, do których my również się dołączamy. Szanowni Państwo, Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Czas przepełniony szczęściem i radością, kiedy wartości rodzinne stają się najważniejsze, a my chcemy otaczać naszych bliskich ciepłymi słowami i życzliwością. W tym wyjątkowym dniu sięgamy po to, co najlepsze, po polską żywność, która jest efektem pracy polskiego rolnika. Szanowni Państwo, drodzy konsumenci, pamiętajmy też o tym, ciesząc podniebienia niezapomnianymi smakami z rodzinnych domów. Życzę Państwu, aby nadchodzące święta Narodzenia Zbawiciela przyniosły do naszych domów i naszej ojczyzny spokój i ufność w lepsze jutro. Wszystkiego najlepszego. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o działaniach Kołodziejczaka. Czy podoba Wam się jego nowa funkcja? Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw proszę łapkę w górę i subskrybuj kanał, a częściej wyświetlać Ci się będą kolejne interesujące filmy z kanału Rolnictwo. Zapraszam również do obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia.